Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na Traffic Day 2015. Cieszę się, że bez problemu słyszałem, że korków nie było, więc bez problemu Państwo do nas dotarli punktualnie. Zaczynamy, tak jak w mailu miałem okazję do Państwa napisać, bardzo dużą uwagę będziemy dzisiaj przywiązywać do punktualności, dlatego z lekkim, dosłownie dwuminutowym poślizgiem rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Będę miał okazję być prowadzącym całe spotkanie, a także osobą, która rozpocznie krótkim, wprowadzającym wykładem, więc jak kultura nakazuje, przedstawię się. Nazywam się Piotr Urbaniak, jestem członkiem zarządu i dyrektorem sprzedaży Traffic Trends, czyli agencji, która odpowiada za całe to dzisiejsze zamieszanie, która zorganizowała dla Państwa to spotkanie. Nie bez przypadku ja jestem odpowiedzialny za poprowadzenie dzisiejszej konferencji, ponieważ zajmuję się na co dzień w codziennej pracy z klientami, a niektórych już widzę na sali, tym, o czym będziemy dzisiaj Państwu opowiadać, czyli planowaniem zakupu mediów internetowych, planowaniem strategii marketingu internetowego, głównie dla projektów sklepowych. Wiem, że nie wszyscy Państwo prowadzą własne sklepy internetowe, niektórzy mają zupełnie inną formę działalności, może niektórzy planują dopiero założenie swojego sklepu, dlatego ci, których to nie dotyczy w 100%, prosimy, żeby nam wybaczyli, że wiele przykładów w dniu dzisiejszym będzie dotyczyło właśnie sprzedaży, bezpośredniej sprzedaży internetowej, ale na pewno wiele przykładów da się jeden do jednego przenieść na świat normalnej, tradycyjnej działalności, na przykład usługowej. My, przechodząc już trochę bardziej do rzeczy, tworząc to wydarzenie, bo macie okazję wziąć udział w pierwszej edycji Traffic Day, czyli takiego naszego spotkania, tworząc to wydarzenie, inaczej, planując to wydarzenie, chcieliśmy stworzyć coś, co przekaże jak największą wiedzę merytorycznej, praktycznej wiedzy osobom, które są tą wiedzą zainteresowane. Nie chcemy szkolić kolegów i koleżanki z branży, chcemy szkolić klientów, bo na tym się znamy najlepiej, pracujemy dla klientów i ich chcemy szkolić, dlatego też tak znaczny procent Was to są osoby, które z nami już od jakiegoś czasu współpracują. Postawiliśmy sobie cel i teraz powinienem powiedzieć tak górnolotnie, jaki to był cel, bo każdy cel powinien być bardzo, bardzo ambitny i naszym celem było przekazać wiedzę, mówiąc tak ładnie. Chcieliśmy, żebyście rozwijali potem swoje biznesy. Tylko, że to jest niemierzalne, w sensie najprawdopodobniej z większością z Was już możliwe, że nigdy nie będę miał kontaktu i nie będę w stanie ocenić, jak to, co ja powiedziałem i powiedzieli inni trenerzy, przełożyło się na Wasz biznes w najbliższych miesiącach. Dlatego postawiliśmy sobie inny cel, bardziej mierzalny i taki bardziej konkretny. To jest cel, który my sobie stawiamy przed każdym szkoleniem, przed każdą konferencją, w której my bierzemy udział. I niestety często tego celu nie udaje się zrealizować. Może Wam się uda, mam taką nadzieję. Naszym celem jest to, by każdy z Was w swoich notesach zapisał dzisiaj co najmniej jedno zdanie, jedną rzecz, która spowoduje, że rozwiniecie swój biznes, że będziecie sprzedawać więcej, że będziecie bardziej rozpoznawalną marką, że lepiej będziecie obsługiwać na przykład swoich klientów poprzez media społecznościowe. Jeżeli zobaczycie tutaj chociażby jedną ideę, która ulepszy Wasz biznes, to ja jestem przekonany, znając statystyki sprzedaży w polskich sklepów internetowych, że koszt Waszego udziału w tej konferencji, nawet jeżeli przyjechaliście tak jak firma rekordowa w dniu dzisiejszym w 5 osób, to koszt udziału w tej konferencji Wam się zwróci, to z bardzo, bardzo fajną nawiązką. Dlaczego tak twierdzę? Rzecz jest bardzo prosta. Wiemy, o co gramy. W polskim internecie, teraz mówimy o nie sklepach internetowych, tylko po prostu o polskim internecie. W polskim internecie w zeszłym roku na reklamę wydano 3 miliardy złotych. Niby jest to duża kwota, ale przełożyła się tylko na 27 miliardów złotych obrotu polskich sklepów internetowych. Brzmi to fajnie, bo jakby to jeden sklep tyle sprzedał, to naprawdę byłoby bardzo fajną kwotą, ale w porównaniu do sprzedaży tradycyjnej to na razie jest bardzo, bardzo mały procent. Dla porównania, w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych firmy wydały 170 miliardów złotych na reklamę w internecie. Na co się to przełożyło?
na 1 000 000 000 złotych obrotu poprzez sprzedaż internetową. To pokazuje, jak wielka jest dysproporcja cały czas między Polską i Stanami. I nie mówię tego po to, by pokazać wam, że w Stanach mają lepiej, tylko pokazać wam trend, do którego dążymy. W chwili obecnej w Stanach wydaje się 56 razy więcej na reklamę niż w Polsce i sprzedaje się za 39 razy więcej. I teraz zagadka, zobaczymy, kto śledzi demografię świata, jaka jest różnica w populacji, w sensie o ile więcej ludzi mieszka w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do Polski. 7, 12. Bardzo blisko. 8, 8,5. Tak mniej więcej wygląda. 320 milionów żyje w Stanach, 38 załóżmy w Polsce. To jest 8,5 tylko różnica. A tutaj mamy 39 razy większą sprzedaż. I dosłownie bardzo szybko 5 statystyk sprzedażowych internetowych, które powinny was zmotywować do wytężonej pracy. Po pierwsze, 71% populacji online wychodzi z założenia, że internet dostarczy lepszą ofertę. Populacja online to nic innego jak osoby, które mają stały dostęp do internetu lub możliwość posiadania stałego dostępu. Czyli 71% takich osób wie, że w internecie kupi lepiej niż poprzez tradycyjne metody. 80% takich osób kupiło coś przez internet. Co prawda tylko 50% kupiło coś więcej niż jeden raz. Tutaj moglibyśmy bardzo długo pewnie dyskutować na temat, dlaczego tak się dzieje. Czy te 30%, które kupiło, ale nie podjęło tego działania po raz drugi, stwierdziło, że to nie było jednak udany deal? Tego nie wiemy. W każdym razie i tak połowa ludzi mających dostęp do internetu kupuje coś więcej niż jeden raz. Dwie statystyki, które są bardzo ważne pod kątem już takim marketingowym. 44% zakupów zeszłorocznych rozpoczęło się w wyszukiwarkach internetowych. 46% kupujących przyznaje, że content marketing, blogi, social media to są rzeczy, w których czerpią informacje, które pomagają im podjąć decyzję zakupową. Dlaczego to pokazuję? Gdybyśmy spotkali się w 2011 roku, strzelając, w pierwszym, w tym czwartym punkcie byłoby pewnie 70%. 70-75% zakupów rozpoczynałoby się w wyszukiwarce. Do tego, że blogi, poradniki i social media wspierają sprzedaż, przyznałoby się pewnie jakieś 10-15% osób. To pokazuje, jak zmienił się marketing internetowy. To pokazuje w ogóle, jak zmienił się internet. Na szczęście są na to sposoby, by zarówno dotrzeć do tych 44%, które w wyszukiwarce rozpoczynają sprzedaż, jak i do tych 46%, które szukają wsparcia na blogach czy w mediach społecznościowych. Statystyki te pokazałem tylko i wyłącznie w jednym celu. Wiem, że to niewiele zmienia, tak? Wy doskonale wiecie, widzicie po swoich sklepach, że sprzedaż rośnie i że internet, jakby sprzedaż internetowa się upowszechnia. Pokazałem tylko po to, żeby pokazać wam tort, który jest do wzięcia. Każdy z was może wziąć udział w dzieleniu tego tortu i wziąć jak najwięcej sprzedaży dla siebie, pokonując na przykład swoich póki co tradycyjnych konkurentów. By to zrobić, trzeba mieć jednak cel. To jest taki slajd, który ja musiałem wstawić, mimo że on ma, dosłownie nie ma nic wspólnego z marketingiem internetowym. Z naszą pracą już trochę więcej, ale widzę, jaki to jest problem dla wielu właścicieli biznesów, a problemem być to nie powinno. Musimy mieć cel. Żeby zaplanować, wykonać jakiekolwiek działanie, musi istnieć cel. To jest stara prawda, że każdą czynność życiową, którą wykonujemy, ona ma cel. Często podświadomy, na przykład oddychając, chcemy przeżyć, musimy przeżyć, to jest nasz cel. Jeżeli idziemy coś zjeść, to naszym celem jest to, żeby się najeść i zaspokoić uczucie głodu. Prowadząc działania marketingowe i sklep internetowy, również musicie mieć cel. Ja proponuję wszystkim poruszanie się zgodnie z metodologią SMART, planowania. To jest metodologia, która bardzo jest popularna w planowaniu swojego życia, kariery zawodowej, celów biznesowych, ale można to odnieść też do marketingu internetowego. I tutaj, odchodząc trochę od takich sztabowych szkoleń, konferencji, na których pewnie każdy z was kiedyś w życiu był, wiecie, gdzie po obiedzie na przykład trener wychodzi i mówi, że teraz po obiedzie trzeba się rozruszać i podnieść sobie trochę aktywność, więc zrobimy 4 przysiady. Takich rzeczy nie będziemy robić, ale jedno zadanie chciałbym z wami przeprowadzić. To, co chciałbym zrobić, to chciałbym, żeby każdy z was w swoim notesie właśnie teraz napisał, jaki ma cel dla swojego biznesu. By to zrobić, trzeba odpowiedzieć tylko i wyłącznie na 4 proste pytania. Co chcesz osiągnąć? Kiedy chcesz to osiągnąć?
czy to w ogóle jest osiągalne i czy cię na to stać. To są cztery rzeczy, które musicie określić, by w ogóle móc zdefiniować swój cel. Mój ulubiony cel, z jakim klienci przychodzą do nas, już odwołując się do marketingu internetowego, to jest cel pod tytułem chcę sprzedawać więcej. Kiedy? Teraz. Zawsze powtarzam jedno i to samo. Jeżeli twój obrót wynosi 100 tysięcy złotych miesięcznie, a ja spowoduję, że sprzedasz towaru za 100 tysięcy i 10 zł, sprzedałeś więcej. To nie jest dobry cel. Celem nie jest zwiększenie sprzedaży. Cel musi być konkretny. Celem jest na przykład sprzedać 500, dokonać 500 transakcji, wysłać 500 paczek w jeden miesiąc. Nie zrobimy celu, który będzie dotyczył was wszystkich, bo macie swoje biznesy na różnym poziomie. Każdy z was doskonale wie, jaki cel chce osiągnąć. Celem może być konkretna liczba osób, które wejdą na wasze strony. Celem może być konkretna wartość sprzedaży. Celem może być, nie wiem, na przykład podniesienie współczynnika konwersji sprzedażowej do określonego poziomu. Taki konkretny cel chciałbym, żeby każdy z was miał i określił, kiedy go zrealizuje. Powiedzenie jak najszybciej nie jest dobrym określeniem czasu, deadline dla danego celu. Dobrym pomysłem jest określenie konkretnego miesiąca. Na przykład chcę go zrealizować w czerwcu. Chcę to zrealizować w trzecim kwartale tego roku. Chcę to zrealizować do końca 2016. Bardzo prosta rzecz, ale trzeba to też sobie określić. Czy to osiągalne? I to jest taka rzecz, która jest bardzo najbardziej konfliktową rzeczą w planowaniu, ponieważ mam kolegę, właściwie prezesa naszej firmy, Pawła, z którym zawsze prowadzimy takie rozmowy, bo ja twierdzę, że osiągalny cel to jest coś, co motywuje, coś, co musicie zaplanować. Nie chcę, żeby każdy z was zaplanował, że będzie sprzedawać po 10 milionów złotych miesięcznie, bo to nie jest motywujące. Paweł twierdzi natomiast, że jeżeli cel jest do wykonania, to jest to zły cel, bo cel musi być trochę podkręcony, żeby był nierealny. Ja was zachęcam do tego, żebyście planowali coś, co jest osiągalne, więc polecam, żeby ten cel był jak najbardziej osiągalny i co więcej, żeby było was na niego stać. Bo to jest niestety też prawda, której wielu ludzi się boi, wielu ludzi jeszcze nie przyjmuje do informacji, ale minęły już czasy, kiedy dało się wypromować sklep i dało się sprzedawać produkty bez zaangażowania budżetu. 6-8 lat temu tak to wyglądało. Wystarczyło otworzyć sklep, wprowadzić fajną ofertę, zadbać o to, żeby ten sklep wyglądał i pojawiała się sprzedaż. Powód był prosty. W każdej branży było 5 sklepów internetowych. Teraz w każdej branży mamy co najmniej 105 sklepów, więc bez nakładów finansowych i bez marketingu nie da się osiągnąć sukcesu, nie da się sensownie przeprowadzić marketingu. Tak to wygląda, że nawet usługi, które z założenia są darmowe, typu prowadzenie konta firmowego na Facebooku. Okej, usługa darmowa, Facebook oddaje profile firmowe za darmo, ale bez promowania postów, bez zbierania fanów za pomocą kampanii reklamowych, to nie będzie skala, która rozwinie wasz biznes. Będziecie sobie prowadzić Facebooka prywatnie, a nie robić to na dużą skalę. Dlatego zawsze musicie też zorientować się, jaki koszt wiąże się z daną usługą marketingową i trzeba stać po prostu na to, że wypromujecie swój biznes. Jeszcze taka jedna rada dotycząca planowania i celu marketingowego. Dywersyfikacja, termin zapożyczony z ekonomii i bardziej z grania na giełdzie niż z marketingu internetowego, ale pasuje tutaj jak ulał. Dywersyfikacja, czyli zbudowanie jak największej siatki źródeł generujących zysk. To jest bardzo duża pułapka marketerów i strategów internetowych, że skupiają się na źródłach, które są najbardziej opłacalne. Przykład, wybudowałem 5 różnych kampanii reklamowych, każda jest zyskowna, ale jedna jest przede wszystkim zyskowna. Po prostu wzrost inwestycji jest kosmiczny i tylko w nią powinniśmy inwestować. I skupiamy się na tej jednej rzeczy tylko po to, by jak najwięcej z niej wycisnąć. To jest bardzo popularny błąd, nawet jeżeli delikatny zwrot z inwestycji występuje w jakimkolwiek źródle. Czyli tak naprawdę wkładacie na przykład 10 tysięcy, a wyciągacie 11 tysięcy zysku po odliczeniu wszystkich kosztów, to zostawcie to źródło sprzedaży. Czym więcej opłacalnych źródeł, tym stabilniejszy jest wasz biznes. Nie ma tych klientów na sali, więc mogę powiedzieć, i tak nie będę rzucał konkretnymi nazwami, ale widzieliśmy na własne oczy co najmniej 2, jeżeli nie 3 biznesy wielomilionowe, naprawdę liderów w swoich branżach, które całą swoją sprzedaż i promocję opierały o bardzo wysokie pozycje w wyszukiwarce Google'a. To były biznesy, które istniały od 10 lat.
Kolejne zmiany algorytmów w wyszukiwarkach spowodowały, że te biznesy z dnia na dzień pospadały w pozycjach. Połowa ich normalnej sprzedaży nagle zniknęła. To nie jest stabilny biznes. Stabilny biznes jest taki, że jeżeli odłączysz jedno źródło reklamowe, to bez problemu momentalnie zastąpisz je czymś innym. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby testować i bawić się kampaniami reklamowymi, zdobywaniem ruchu, żeby znaleźć jak najwięcej źródeł opłacalnych. I teraz pod kątem doboru tych narzędzi, bo też bym chciał o tym parę słów powiedzieć, cytat. Nieskromnie autor cytatu nie został podpisany, bo to jest takie zdanie, które ja zawsze powtarzam i jakby ten cytat przyjmijmy, że nie ma autora. Jakość ruchu jest wprost proporcjonalna do trudności jego wygenerowania, do trudności jego zdobycia. Co to oznacza? Mówiąc w bardzo prosty sposób, jeżeli w sposób łatwy i szybki jesteś w stanie wygenerować jakiś ruch, to nie jest ruch dobrej jakości. Najczęściej. Jeżeli wygenerowanie danego ruchu jest trudne, czasochłonne i kosztowne, to jest ruch, który zbuduje potęgę Twojej firmy, rozpoznawalność Twojego biznesu. Jak to wygląda dokładnie? Istnieje wiele narzędzi, które pozwalają długofalowo myśleć o swoim biznesie. Jeżeli ktoś z Was chce się pobawić w sklep internetowy, testuje to, nie wie, czy to jest dobry biznes dla niego, to te narzędzia odpadają. Szkoda inwestycji, szkoda Waszych środków na to, żeby w to inwestować. Jeżeli jesteście przekonani, że sklep internetowy, sprzedaż w internecie to jest coś, co chcecie rozwijać, to właśnie to są narzędzia, które priorytetowo nie powinniście priorytetowo inwestować. To między innymi pozycjonowanie, to między innymi media społecznościowe, to między innymi content marketing. To są rzeczy, które wpływają długofalowo na rozpoznawalność marki, świadomość marki w internecie, na sprzedaż. Pozycjonowanie jest usługą, która ma bardzo złą opinię ze względu na wieleset klientów, którzy nacięli się na tą usługę. Usługa została zrealizowana źle, zostali oszukani. To się zdarzało bardzo często i niestety nadal się zdarza, ale naprawdę jest to bardzo wartościowa usługa. I widzimy po naszych klientach, a mamy podpięte w Analyticsie około 300 kont statystycznych naszych klientów, że pozycjonowanie i ruch organiczny z Google nadal jest podstawą sprzedaży i nadal generuje najwięcej sprzedaży. Media społecznościowe, czyli coś, co według wielu ekspertów od marketingu ma zastąpić popularnością wyszukiwarki. Już na koniec zeszłego roku w Stanach Zjednoczonych ponad 30% ruchu na stronach sklepowych pochodziło z mediów społecznościowych, więc nie można obok tego przejść obojętnie. Content marketing, czyli coś, o czym bardzo często zapominamy. My namawiamy naszych klientów pod kątem pozycjonowania, by to rozwijać, ale warto to rozwijać nawet jeżeli z tej usługi się nie korzysta. Pisanie poradników. Pokażę Wam, dlaczego to jest istotne. I czwarta rzecz, i tutaj jeszcze jedna kwestia organizacyjna powinna przyjść. Tak jak widzicie, obecnie przy scenie mamy naszą zaprzyjaźnioną firmę More Media, która wspiera nas w działaniach wideo marketingu. Nie lubimy polecać czegoś, czego sami nie dotkniemy. Wideo marketing jest kolejnym etapem content marketingu. Jeżeli ktoś na bieżąco śledzi na przykład nas na Facebooku, to wie, że od 2 miesięcy mniej więcej publikujemy bloga, wideobloga dotyczącego sprzedaży w internecie i planowania strategii marketingowej. Kolejnym etapem tej pracy, naszej pracy na rzecz wideo jest właśnie to, że dzisiaj duża część konferencji zostanie zarejestrowana po to, by można było udostępniać te materiały tym, którzy nie mogli dzisiaj się tutaj pojawić. I Was również zachęcam do tego, żeby wideo rozwijać. Ja wiem, że to jest duży krok, bo jest to bardzo kosztowne. Trzeba znaleźć kogoś, kto dany materiał nakręci, zmontuje. Trzeba unikać trochę tworzenia ryzykownych materiałów, które nie są do końca jakościowe. Tutaj przykład firmy Drutex na pewno wszyscy doskonale znają. Więc jest to trudna usługa, ale naprawdę polecam, bo tutaj jest nisza, którą jeszcze można fajnie wykorzystać. Alternatywa dla budowania wiarygodności marki, długofalowych usług, sprzedaż teraz i zaraz. Czyli jeżeli zależy Wam na tym, by po wyjściu z dzisiejszej konferencji jutro uruchomić narzędzia, które spowodują, że w weekend będziecie generowali sprzedaż, skorzystajcie z takich rzeczy jak kampanie reklamowe, typowo sprzedażowe, czyli na przykład Google zakupy dla sklepów internetowych, porównywarki cenowe, sprzedaż na Allegro, to są rzeczy, które wygenerują Wam sprzedaż błyskawicznie. Problem jest tylko jeden. Ta strategia nie pozwoli Wam wybudować trwałego efektu.
nie zbudujecie marki, nie utrwalicie swojej firmy w świadomości potencjalnych klientów, jeżeli będziecie korzystali z tych narzędzi. Za chwilę wam powiem pewną statystykę, która dotyczy lojalnych klientów i tego, jak Polacy i w ogóle jak ludzie na świecie kupują przez internet. To jest naprawdę przerażająca statystyka. I wtedy sobie przypomnijcie te słowa o tym, że te rozwiązania nie budują trwałego efektu. Jest jeszcze trzeci sposób na to, żeby wypromować swój sklep. Jeżeli ktoś ma kreatywne pomysły i dużą dawkę odwagi, może na przykład poświęcić swoją własną prywatną twarz i swoje nazwisko, żeby stać się twarzą swojego sklepu i zrobić to w sposób odważny. Traffic Trends na szczęście takiej potrzeby nie miał, żeby wykorzystywać moją twarz do promocji swojej agencji. Myślę, że wtedy nie rozwinęlibyśmy się tak fajnie, jak się udało. Dlatego ten przykład i tą strategię oddaję zupełnie komuś innemu. Jeżeli znacie tego człowieka, to wiecie doskonale, że za jakieś dosłownie 25 minut zastąpi mnie na scenie. Jeżeli nie, to jest to Marcin Meissner ze sklepu Capsule.pl, który za chwilę opowie o tym, jak w sposób niestandardowy można wypromować swój internetowy biznes. Ja pod kątem merytoryki chciałbym powiedzieć wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie wiem, czy ktokolwiek wie, co tutaj jest pokazane. To są cztery styki komunikacyjne, na których możemy dotrzeć do klienta. Istnieje taki człowiek, nie musicie zapamiętywać jego nazwiska, bo jest dość skomplikowane, nazywa się Avinash Kaushik. Jest to człowiek, który jest ekspertem światowej skali dotyczącym Google Analytics, czyli człowiek, który potrafi w Google Analytics wyczytać wszystko i na bazie tysięcy profili analitycznych stworzyć zasady zachowywania w internecie. I on stworzył coś takiego jak cztery styki komunikacyjne, podczas których wchodzimy w interakcję z potencjalnym klientem. See, think, do i care, czyli świadomość, ciekawość, chęć kupna i lojalność. Pierwszy z nich to świadomość. Nie ma na sali, jeżeli dobrze kojarzę, firmy, które zarejestrowały się na dzisiejsze wydarzenie, sklepu, który jest dedykowany biegaczom, więc przyjmijmy, że każdy z was sprzedaje buty do biegania. To będzie taki case, przez który przejdziemy sobie przez te cztery grupy. Kto jest w grupie świadomości? W świadomości jest każda osoba, która biega, czyli biegacze. Nie wiem, jaki procent osób, które byśmy spotkali na ulicy, które właśnie biegną, myśli o tym, by właśnie teraz kupić buty do biegania, przypuszczalnie niewielki, ale do tej grupy też możemy dotrzeć za pomocą przekazów reklamowych. Ta grupa jest podatna tylko na wczesne komunikaty, czyli jeżeli skupiacie się na reklamowaniu tylko i wyłącznie konkretnego produktu, który macie w swojej ofercie, to nigdy nie dotrzecie do tej grupy. Tutaj jesteście w stanie pobudzić potrzebę, czyli na przykład pokazać komuś, że macie jakieś fajne buty, tylko wy je macie, jakąś nową kolekcję, super cenę. Ta osoba nie chciała ich kupić, ale jednak zmienia zdanie i stwierdzi, że może jednak chce. Do tych osób dotrzecie dzięki takim narzędziom właśnie jak content marketing, jak media społecznościowe, jak własny blog, jak bardzo niepopularna rzecz, ale w wielu branżach rzecz, która mogłaby zostać wykorzystana, sponsoring. Wydarzeń biegowych w Polsce podejrzewam, że co weekend odbywa się dziesiątki, czasami pewnie setki. Nawet w małych miejscowościach, w niektórych miejscowościach, tych największych pewnie równolegle parę imprez. Naprawdę nie jest wielkim kosztem zainwestować w sponsoring takiego wydarzenia i pojawić się tam jako sponsor, a to buduje rozpoznawalność marki i można rozkręcić również sklep internetowy na taką skalę, by wejść w sponsoring konkretnych wydarzeń dla oczywiście swojej grupy docelowej. W drugiej grupie macie ciekawość. I tutaj znowu odnosząc się do tego przykładu. Jeżeli sprzedajecie buty do biegania, to w tej grupie macie osoby, które chcą kupić buty do biegania. To są osoby, które nie wiedzą, co chcą kupić. W sensie, jakie konkretne buty, tylko osoby, które wiedzą, że chcą jakiekolwiek buty. I w tej grupie na przykład macie osoby, które nie wiedzą w ogóle, jak wybrać buty do biegania. Są trzy rodzaje stopy, w zależności od tego, jak ona się układa, trzy rodzaje butów. Nie jestem biegaczem, więc jakby nie będę tutaj rzucał tymi terminami, ale w każdym razie trzeba najpierw sprawdzić w ogóle, jakie buty powinno się kupić. I to jest na przykład rzecz, która świetnie pozwala zdobywać potencjalnych klientów. Zbieranie ich w momencie, w którym oni dopiero szukają informacji, jak wybrać te buty. Jak dotrzeć do tych ludzi? Jak im pokazać, który produkt kupić? Możecie się pozycjonować na frazę ogólne, czyli w tym przypadku na przykład na frazę buty do biegania. Możecie robić kampanie tekstowe na frazę ogólne. Możecie prowadzić własnego bloga, na którym właśnie będziecie mieli na przykład testy porównawcze, lookbooki nowej kolekcji, bo na pewno dla wielu osób, poza tym, jakie
technikalia ma dany but, to jest też ważne, jak ten but wygląda i czy pasuje do stroju, który mają już kupiony. Możecie również prowadzić content marketing zewnętrzny, czyli pokazywać się na różnego rodzaju stronach tematycznych dotyczących biegania. Trzecia grupa, grupa do, czyli chęć kupna. I to jest grupa, w którą inwestujemy, wy inwestujecie pewnie 75% swoich budżetów marketingowych. W pierwszą grupę 0, w drugą 20%, w tą 75%. Ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Ludzie, którzy szukają konkretnego produktu. Ja chcę kupić Nike Free Run 4.0 czarne, rozmiar 43. Do tych ludzi docieracie za pomocą Google zakupów. Do tych ludzi docieracie za pomocą pozycjonowania na tak zwany długi ogon. I na tych ludziach się skupiacie. Przejmujecie tylko i wyłącznie tych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Dlaczego? I to jest to, co już powiedziałem przy dywersyfikacji, ponieważ jednym z najpopularniejszych błędów marketingowych jest ocenianie i wybieranie tylko tych kampanii, które są najskuteczniejsze. Nie zostawienie tych, które są skuteczne po prostu, tylko zostawianie tylko tych najskuteczniejszych. Czyli jeżeli kampania Google Zakupy daje mi sprzedaż 10-krotnie taką, jak zainwestowane pieniądze, a kampania na ten pierwszy styk komunikacyjny tylko podwaja mi zainwestowany, poniesiony koszt, to tą pierwszą, tą drugą wyłączę, zostawię tylko tą, która jest bardziej zyskowna. Wielu z was tak robi? Ja też tak robię, też z przyzwyczajenia bardzo często oceniając kampanię dla naszych klientów, po prostu już automatycznie sortuję je po tym, która jest najbardziej opłacalna. To jest błąd, z którym bardzo często musimy walczyć i musimy się też wykazywać cierpliwością, bo kampanie na ten pierwszy styk komunikacyjny często przynoszą efekty w późniejszym czasie. Jest też grupa czwarta, lojalność. Tutaj docieramy do osób, które już coś kupiły. I tutaj ta statystyka, o której powiedziałem, że wielu z was się przerazi. W tej grupie Avinash Kaushik proponuje zapisać tylko osoby, które kupiły coś u was co najmniej dwa razy. Dwukrotnie, z jednego bardzo prostego powodu. Badania, to były badania akurat przeprowadzone na Wyspach Brytyjskich, ale one myślę, że mogłyby też analogicznie zostać przerzucone na rynek polski, pokazują, że statystycznie nikt nie jest w stanie wymienić ostatnich 10 produktów, które kupił przez internet. To pokazuje, że kupujemy tak automatycznie, że nie pamiętamy nawet, co kupiliśmy. Okej, załóżmy, że wymienimy 10 rzeczy, które kupiliśmy. Może to nie jest 10 ostatnich rzeczy, ale wymienimy 10, które kupiliśmy. Statystycznie nie jesteśmy w stanie wymienić połowy sklepów, w których je kupiliśmy. Szukając produktu, jesteśmy tak przyzwyczajeni do szukania najlepszej oferty, że tak naprawdę automatycznie patrzymy tylko i wyłącznie na cenę, dostępność, koszt wysyłki lub możliwość na przykład odbioru osobistego w miejscu, w którym mieszkamy. Często nie jesteśmy w stanie przypasować sklepu do produktu, więc w waszych sklepach również się będzie zdarzało, że będą kupowały osoby, które nawet nie będą za chwilę pamiętały, że kupiły w waszym sklepie. To powoduje, że bardzo często ścigamy osoby, których nie powinniśmy ścigać, bo tak naprawdę oni nie są naszymi potencjalnymi klientami. Oni kupili u nas coś przypadkowo. I tutaj taka historia, jakby moja własna z życia wzięta. Kiedyś na prezent kupowałem monetę w mennicy Skarbu Państwa. Raz w życiu mi się zdarzyło. Następnie przez 3 lata mennica Skarbu Państwa dzwoniła do mnie mniej więcej raz na 3 miesiące. I raz na 3 miesiące wysyłano mi pocztą bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny, drukowany na kolorowym, eleganckim papierze katalog najnowszych monet. Ja nie jestem fanem, nie jestem kolekcjonerem. Kupiłem to raz na prezent. Na dodatek na monetę wydaliśmy wtedy ze znajomymi, bo to dla kolekcjonera było kupowane, nie wiem, kwota około 100 zł. Nie wiem, ile mennica z tych 100 zł ma dla siebie, ale pewnie nie są to jakieś nie wiadomo jak wysokie marże. I przypuszczalnie cały ten zysk z mojego zakupu przejadła na to, by mnie ścigać, by próbować mi jeszcze raz coś sprzedać. Pomijam fakt, że ja tym telemarketerkom, które do mnie dzwoniły, mówiłem, że nie jestem zainteresowany, że to był prezent, że sprzedaż się nie powtórzy. Nie, to nie było dla nich istotne. One i tak twierdziły, że będą dzwonić, będą proponować. Po około 2 latach dali sobie spokój, już więcej nie dzwonili, więc chyba zrozumieli. Więc tak to wygląda z lojalnością. Oczywiście najłatwiej jest znowu ścigać klientów, którzy na przykład coś kupili i macie ich adresy w bazie mailowej, ale zdecydowanie ja polecam tutaj skupiać się na tych osobach, które kupiły coś u was co najmniej 2 razy, bo to już
to już duża dawka prawdopodobieństwa, że one świadomie wróciły, bo nie wiem, spodobało im się na przykład to, że jako jedyny sklep w branży przywiązujecie wagę do tego, żeby estetycznie zapakować swoją przesyłkę, albo daliście jakiś gratis, albo po prostu był miły kontakt, cokolwiek. Tak to wygląda. To jest ta drabinka, te styki komunikacyjne, które stworzyła Vinesh Kaushik. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, po co my tutaj jesteśmy. My nie chcemy dzisiaj was uczyć lojalności, bo tutaj to nie są narzędzia, którymi my się zajmujemy. My jesteśmy od tego, żeby zdobywać nowych klientów, my się na tym znamy. Jeżeli ktoś bardzo mocno dba o lojalność, to przypuszczalnie dzisiaj jest w Warszawie na konferencji Freshmaila, a nie w Poznaniu na naszym wydarzeniu. Chęć kupna to też nie jest grupa, na której się będziemy dzisiaj skupiać, bo to są bardzo automatyczne, bardzo proste narzędzia. Tutaj tak naprawdę wystarczy zintegrować swój sklep z Google zakupami i już połowa pracy została wykonana i można sprzedawać konkretne produkty, gdy ktoś wykazuje chęć zakupu konkretnej rzeczy. My się będziemy dzisiaj skupiać na tych dwóch rzeczach. Na grupie C i grupie Think, czyli na ludziach, którzy są waszą grupą docelową, ale jeszcze nie mają chęci kupna produktów, które oferujecie. I na ludziach, którzy chcą kupić produkt, ale na przykład brakuje im wiedzy, brakuje im konkretnej porady, brakuje im wskazówki, jak ten produkt wybrać. Te dwie grupy będą naszymi grupami, którymi się będziemy interesować najbardziej. Teraz jeszcze już pod sam koniec mojej prezentacji chciałem wam pokazać jeszcze jeden cytat, żeby nie wyszło, że tak cały czas mówię o nas i o usługach, które robimy, i nawet jedyny cytat, który pokazałem, rzuciłem sam z siebie, to pokażę cytat tego gentlemana. Mam nadzieję, że wszyscy na sali dobrze wiedzą, kto to jest. Jeżeli nie, to informacja dla tych, którzy nie wiedzą. To jest taki pan, który rządził Wielką Brytanią przez długie, długie lata, nazywa się Winston Churchill. I co prawda oczywiście on nie miał nic wspólnego z marketingiem internetowym, bo gdzie internet w ogóle, ale powiedział rzecz, która do naszych działań i waszych działań pasuje jak ulał. Bez względu na to, jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty. Powiem wam tak, od 4 lat pracuję jako osoba, która tworzy strategię dla sklepów internetowych zwłaszcza. Zaplanowałem ich na pewno ponad 2000, przeprowadziłem ponad 200, od małych sklepów po naprawdę porządne budżety liderów branżowych. Ja nie znam złotej metody na przeprowadzenie akcji marketingowej. Nie daję gwarancji, że wszystkie rzeczy, które ja wymyślę, będą skuteczne. Każdy sklep jest tak odmienny, że naprawdę nie ma czegoś takiego jak sprawdzony sposób, który w każdych okolicznościach dla każdego sklepu będzie skuteczny. Tak naprawdę zadaniem każdego marketingowca, a także waszym, jeżeli robicie to indywidualnie, jest zaplanować tą strategię, próbować, testować, bawić się marketingiem i analizować efekty. Bo bez tego będziecie poruszać się po omacku również w świecie marketingu, dlatego ta analiza jest taka potrzebna. Dlatego też jedynym przedmiotem, tak to nazwijmy, niemarketingowym w dniu dzisiejszym jest warsztat z Pawłem Jóźwikiem dotyczący Google Analytics. Tam będzie pokazane, jak analizować działania marketingowe, bo to jest też nasza praca codzienna, a że nie wszyscy są naszymi klientami, to nie wszystkich możemy w tym wspomóc. Niektórzy muszą analizować sobie sami. Ze względu na to, że krzesła mają dość wysokie oparcia, widzę praktycznie tylko, jak notuję, pierwszy rząd, więc przypomnę raz jeszcze nasz cel naszej konferencji. To, by każdy z was zdobył dzisiaj co najmniej jeden wartościowy pomysł dla swojego biznesu. Nowy pomysł, który spowoduje rozwój. Ja osobiście mam wielką nadzieję, że ten pomysł jeden już znaleźliście. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że do lunchu ten pomysł będzie i będziecie w stanie go jeszcze określić i będziemy w stanie go jeszcze bardziej rozbudować podczas sesji pytań i odpowiedzi. Bo tak jak powiedziałem, to jest... Teraz trwa ta część wykładowa, na której tylko i wyłącznie my będziemy wam mówić o tym, jak promujemy naszych klientów lub jak promujemy sami własne sklepy. Następny blok po wykładach to będzie blok, w którym każdy z was jeszcze przed warsztatami będzie miał okazję każdemu z nas zadać pytanie.